Mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowiny oddawcy niespokrewnionego podawane są w chorobach neurologicznych u dzieci, przede wszystkim w mózgowym porażeniu dziecięcym, ale również w przepuklinie oponowo-rdzeniowej, jak również w postępujących, nieuleczalnych chorobach neurologicznych jako eksperyment medyczny. Co to znaczy? To znaczy, że stosujemy substancje, terapię, jaką jest leczenie mezenchymalnymi komórkami macierzystymi w przypadku tych chorób i zaburzeń, w których dotychczasowe znane metody leczenia nie przynoszą zadowalających rezultatów. Mezenchymalne komórki macierzyste, które wykorzystywane są w leczeniu chorób neurologicznych, są pozyskiwane ze sznura pępowiny, z galarety Whartona sznura pępowinowego, od zdrowych, żywych, donoszonych noworodków. Jest to podanie oddawcy niespokrewnionego. Możemy również wykorzystywać komórki oddawcy spokrewnionego oraz własne komórki ze sznura pępowinowego pacjenta lub komórki z krwi autologicznej pobieranej przy porodzie u pacjenta, u którego później są wykorzystywane. Jednak najczęściej mezenchymalne komórki macierzyste pochodzą od dawcy niespokrewnionego, zdrowych, żywych, donoszonych noworodków. Są one przygotowywane w laboratorium banku komórek macierzystych. Tam są przygotowywane pod względem jakościowym czystości zarówno genetycznej, jak i mikrobiologicznej. Następnie przywożone są zamrożone do nas i u nas następuje ich podanie pacjentom. Ich efekt działania nie jest do końca poznany. Najprawdopodobniej jest to działanie poprzez mechanizm parakryny, to znaczy poprzez wydzielanie pewnych mediatorów, które działają stymulująco i regeneracyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Mezenchymalne komórki macierzyste nie przenikają przez barierę krew-mózg. Ich podania są dwojakiego rodzaju: dożylne oraz bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego, czyli bezpośrednie miejsce uszkodzenia. Tak jak powiedziałam, ich dokładny mechanizm działania nie jest do końca poznany. Najprawdopodobniej ich działanie regeneracyjne i odbudujące, działanie naprawcze w ośrodkowym układzie nerwowym polega na wydzielaniu przez te komórki pewnych grupy mediatorów, które działają stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy.